Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 11 minut po 8, zatem w studiu nasz gość Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam o poranku, witam słuchaczy Radia M, pozdrawiam. Panie pośle, strajk nauczycieli, chciałoby się powiedzieć za nami, ale póki co w zawieszeniu od soboty do września. A propos tego września, to jest pan spokojny o to, co we wrześniu będzie? Znaczy, przede wszystkim należy powiedzieć jedną bardzo podstawową kwestię, która polega na tym, iż największymi, przepraszam za pewne porównanie, oczywiście wygranymi tego okresu 19 dni strajku są uczniowie szkół niepublicznych, ich rodzice i nauczyciele, czyli tam, gdzie rodzice podjęli wysiłek finansowy, płacąc za szkoły, za naukę, tamtej przerwy nie było. I po drugie, na pewno ten strajk, który był sytuacją dramatyczną dla wspólnoty szkolnej, dla nauczycieli i tych, którzy podjęli strajk, czy tych, którzy po prostu tych decyzji strajkowych nie podejmowali, to wywołała na pewno i wywoła bardzo głębokie, niestety, napięcia w ramach rad pedagogicznych i tutaj trzeba naprawdę bardzo spokojnego podejścia, przede wszystkim również odniesienia po prostu tych postulatów, które były formułowane przez centrale związkowe do zapowiedzi teraz przedstawicieli rządu z jednej strony Okrągłego Stołu w sprawach edukacji, który będzie kontynuowany, ale z drugiej strony tej potrzeby również głębokich zmian i takie zmiany na pewno w najbliższych miesiącach, z tego co rząd zapowiedział, będą prezentowane do konsultacji. A propos tego, kto jest wygranym, a kto przegranym, to mówią niektórzy, że wygranym jest rząd, bo tak trochę wyczekał, aż nauczyciele znajdą się już w takiej sytuacji, że trzeba będzie strajk zawiesić. To jest złe postawienie w ogóle pytania, dlatego że w sytuacji takiej, w której nie odbywają się zajęcia, nie ma wygranych po prostu. Dlatego że 19 dni przerwy w nauce dla zarówno nauczyciela, dla wychowawcy, tym bardziej dla osoby, która odpowiada na przykład za przygotowanie młodych ludzi do matur, za przygotowanie 8-klasistów, to jest głęboka wyrwa i ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że to jest również z punktu widzenia młodych ludzi, ich rodziców, również bardzo realna podstawa prawna, nie, oczywiście tutaj nie przewidując, jak to będzie dalej, ale bardzo mocna podstawa prawna do ewentualnych roszczeń prawnych w sytuacji takiej, w której na przykład z tego powodu, iż nie odbywały się zajęcia. Czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego do sądu należy podać? Nie, ja mówię przede wszystkim o tym, iż pozycja ucznia jest odniesiona do danej szkoły, do organu prowadzącego i tak dalej. Także tu jest, bym powiedział, bardzo przede wszystkim ta sytuacja skomplikowana z uwagi na to, że to są tysiące indywidualnych spraw wynikających z nałożenia się po prostu tej sytuacji strajkowej na tysiące indywidualnych losów ludzkich młodych ludzi, ale przede wszystkim życzmy dzisiaj wszystkim maturzystom powodzenia. To przecież za już niewiele tydzień, jak matury będą zdawane w tej formie, bym powiedział, takiej, którą znamy i życzmy im po prostu szczęścia. Panie pośle, a propos jeszcze tego Okrągłego Stołu, to ma pan takie wrażenie, że to pierwsze spotkanie pokazało, że to jest takie spotkanie, które będzie wiążące, no bo tam dosyć mocno przebiła się wypowiedź, na przykład pana Korwin-Mikke, który to mówił, że szkoły należy sprywatyzować, ale pytam też o to, nie mówmy dlatego, że prezydent Duda też wyraża taką wątpliwość, czy aby taki okrągły stół to jest najlepsza forma rozmowy o świecie. Czy przede wszystkim okrągły stół zaproponowany przez stronę rządową był przede wszystkim publiczną zapowiedzią, zaproszeniem do
do rozmów, no po to, żeby po prostu móc te kwestie kluczowe po prostu podjąć z punktu widzenia nie tylko sytuacji, bym powiedział, finansowej nauczycieli, bo przypominam, iż nauczyciele otrzymają podwyżki od września bieżącego roku średnio 15%. Tam są jeszcze niektóre inne, bardziej szczegółowe kwestie, które będą również, powiedzmy, wdrażane, jak zwiększenie kwoty dodatków za wychowawstwo i tak dalej. Natomiast myślę, że ta sytuacja, jaka miała miejsce w ostatnich kilku tygodniach, no przede wszystkim wytworzyła pewien skutek, który był w przestrzeni publicznej związany z tym, iż publicznie liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego poddawali wątpliwość, że odbędą się klasyfikacje, że odbędą się matury i tak dalej, i tak dalej. Rząd musiał przede wszystkim i Sejm tak samo odpowiedzieć na to w formie tej ustawy, można powiedzieć, ekstraordynaryjnej, która musiała stworzyć podstawy formalne do takiego scenariusza, który był przecież zapowiadany jeszcze tydzień temu. Ale to nie tylko ZMP, panie pośle, bo to też są nauczyciele niezrzeszeni w żadnym związku. To też na przykład Śląsko-Dąbrowska Solidarność, no, która też wyrażała wątpliwości. Nie, ale ja nie mówię teraz o wątpliwościach, bo ja nie mówię o kwestii strajków, kwestiach ekonomicznych i tak dalej, bo przecież tutaj nikt nie kwestionuje tego, iż ta sytuacja nauczycieli, zwłaszcza przez poprzednie dwie kadencje, w gruncie rzeczy była jak, może no nic się nie zmieniało, albo prawie nic w sferze finansowej. I dzisiaj ja tylko stwierdzam jedno, że sytuacja, w której publicznie osoby pełniące funkcje związkowe, mówię tutaj o przede wszystkim przewodniczącym Broniarzu, kwestionowały możliwość przeprowadzenia matur czy klasyfikowania uczniów, to jest sytuacja, która nigdy w przeszłości nie zaistniała w polskim systemie edukacyjnym i na to trzeba było znaleźć odpowiedź. Do września pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać o edukacji. Na razie jeszcze tematy bieżące, jeśli chodzi o region i panu też bliskie, dlatego że w ostatnim czasie okazało się, konkretnie w minioną środę, że GZM rozpoczyna pracę nad nową siatką połączeń. Pan akurat, jeśli chodzi o transport, jest osobą dosyć mocno zaangażowaną. To trzeba zrobić szybko? Znaczy, no przede wszystkim trzeba odnotować to, że nareszcie Związek Metropolitalny podejmuje tematy takie fundamentalne, dla których został powołany, czyli powiedzmy budowa nowej siatki połączeń, zwiększenie oferty przewozowej, budowanie, mam nadzieję, co chcę podkreślić i tutaj rekomenduję przede wszystkim władzom Związku Metropolitalnego, budowanie tej sieci, tej nowej oferty wokół centrów przesiadkowych, no bo to jest, bym powiedział, podstawa dla pasażera, żeby mógł mieć możliwość również bardzo komfortowej przesiadki z różnego rodzaju środków transportu. To jest, bym powiedział, zadanie, które trzeba kontynuować. Mogę powiedzieć z drugiej strony, że dotacja taka w kwocie 1 200 000 dla kolei śląskich po to, żeby, powiedzmy, rozszerzyć ofertę na tej osi północ-południe, czyli tych Katowice, Tarnowskiej Góry, czy wschód-zachód, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Gliwice. No jest, mówiąc tak w jednym zdaniem, raczej niewystarczająca, bo to trzeba wprowadzać do zbiorowej wyobraźni. Mówię tutaj o transporcie kolejowym, jako tej dodatkowej ofercie. No, kolej metropolitalna jest ofercie, taki pomysł, że tak powiem, dla tysięcy ludzi codziennie. Natomiast to, co można powiedzieć zadeklarowano, czyli budowę nowej siatki połączeń, wspólny bilet metropolitalny podzielony na 6 stref, no to jest nareszcie, że tak powiem, dyskusja o tym, do czego metropolia została powołana i to trzeba odnotować, powiedzmy, półtorej roku. Czyli to było półtorej roku stracone? Pana zdaniem pan powiedział nareszcie. No nie, no panie redaktorze, mówimy po prostu nareszcie o tym, że mówimy o jakimś konkrecie. Czyli powinno się wcześniej mogę to zrobić? Mogę uzupełnić, powiedzmy, tutaj te pana pytanie pytanie otwarte, czy władze Związku Metropolitalnego dobrze skalkulowały
koszty na 2019 rok, bo część samorządów, mi się wydaje, bardzo w sposób odpowiedzialny zwraca uwagę na to, że to jest niedoszacowane, że tam brakuje po prostu środków na ostatnie miesiące, a to wynika z braku zmiany składki zmiennej w 2018 roku. No ale reasumując, mamy po prostu zapowiedź zbudowania nowej siatki połączeń w transporcie publicznym. Mamy zapowiedź badań związanych z wypełnieniem tutaj tego ruchu autobusowego, chyba, jeśli dobrze pamiętam, najpierw tej części Zagłębia. I to są, mówię, to są nareszcie tematy, które po prostu wchodzą do dyskusji publicznej, angażują samorządy tworzące Związek Metropolitalny i przede wszystkim tworzą jakąś, mówiąc bardziej na skróty, jakąś politykę transportową w tej części, bym powiedział, transportu autobusowego, a w części tej kolejowej jest to na razie tylko, bym powiedział, dywagowanie z niewielkimi tutaj, można powiedzieć jaskółkami, które by zwiastowały zmianę tej polityki, przynajmniej metropolii, jeśli chodzi o ofertę kolejową. To już kończąc, panie pośle, pan wspomniał o tych samorządach, które rzeczywiście mają wątpliwości. Natomiast no, da się zorganizować ten transport sprawny wówczas, kiedy co roku powraca dyskusja, to jeszcze było przed GZM-em, czy na ten transport powinno się łożyć tyle, ile się łoży. No, chyba nie ma, delikatnie mówiąc, entuzjazmu wśród miast śląskich, zagłębiowskich, żeby płacić jeszcze więcej, albo chociaż trochę więcej. No ale panie redaktorze, no przecież można powiedzieć naszym słuchaczom, że efektem ustawy metropolitalnej jest dla 41 gmin zwiększenie puli środków publicznych o ponad 300 kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. No to jest w ciągu jednej kadencji 1,5 miliarda złotych. Ale co do składek, ciągle są wątpliwości. Ale to jest decyzja samorządów. Niezależnie od tego, czy byłaby tutaj ustawa metropolitalna, czy nie. Dlatego, że racjonalizacja tych wydatków zawsze musi, że tak powiem, być analizowana w kontekście oferty przewozowej. To, co, że tak powiem, pasażer ma na przystanku. Jaką tablicę, z jaką ofertą, z jaką ilością przejazdów, z jaką ceną i tak dalej, i tak dalej. To jest zadanie ustawowe samorządów. Tutaj, przepraszam, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zadania własne. Tutaj pozwoliłem sobie tylko zwrócić uwagę na to, że w 2018 roku tej składki zmiennej samorządy nie dokonały. Mówię tutaj o korekcie tych wpłat i część z nich zwraca uwagę, iż pomimo tych środków publicznych, które są w cudzysłowie dodatkowe z budżetu państwa, z których korzysta metropolia, część z tych samorządów, myślę, w sposób uzasadniony i odpowiedzialny zwraca uwagę na to, że ostatnie kilka miesięcy tego roku jest niedoszacowane. Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.